impreza w Godsinsnach, fajna impreza. Całkiem możliwe, nie wiem co tam się dzieje w tym wagonie, nie widzę z takiej odległości, ale coś tam mi prześwitują, jakieś światełka imprezowe, więc... O, już na motyw nocny się przełączył. Rozkład jazdy. Czy długo jeszcze będziemy jechać do 30 na godzinę? A nie dobrze, będzie pan musiał odszkodowanie zapłacić na rzecz firmy Intercity. Oczywiście, na pewno tak jest, jak pan pisze. O, widać lokomotywę nawet z okna. To jest dobre. Kiedyś też byłem w takiej sytuacji, że też było widać lokomotywę z okna. Tam też pociąg jechał wolno, ale wtedy był ostrzejszy jednak niż ten, po którym my jedziemy. A czy nie mam zaliczeń na koniec ograniczenia, bo teraz będziemy jeszcze w lewo skręcić. Na baczność chociaż na... To ja mam z tym człowiekiem na czacie. Zdoby nastój? Niemożliwe. Chyba jeszcze mamy tak daleko do niego, że nie chcę podejść. Drogę. A możemy go wynieść do innego wagonu. Ewentualnie. Ej, wjazdowy widzę, że jest podany, a ten pokazuje, że wjazdowy na stoi. Coś tu jest nie tak. Ewidentnie coś tu jest nie tak. Nie wiem, w jaki sposób pan to zrobił, no ale dobra.
Wyjeżdżamy z perony, jak miło. Ale przed czasem jesteśmy. Kim to ma wyobrazić? O, tak zróbmy. No dzisiaj jakoś nie wiem. Coś temu panu odbiło najwyraźniej. Ja ci głupoty już ostatnio też pisałem. Jesteśmy w peronie, jesteśmy. Tak miło. Delikatne do hamowania, jak na pociąg. Pośpieszny ekspresowy przystało. No na takim numerze powinien jechać tu jakiś Flirt czy The Heart chociażby. Z której strony drzwi? A z tej, a nie z tej? Aha, to ja się mogłem jeszcze szybciej zatrzymać. Myślę, że tu po tej, tu po lewej stronie będę. A nie po prawej. I ten świetny dźwięk zamykania drzwi. O, nawet wyjazd tam był podany, no nie wierzę. Dobra, włączę sobie oświetlenie przyrządu, gdzieś ono tu było. Oświetlenie kabiny, nie oświetlenie przyrządu. O co mi chodziło? I następna stacja to Ostrów Wielkopolski. I tam będziemy kończyć dzisiejszą naszą przygodę z symulatorem. Maszyna. Więc ruszamy sobie bardzo delikatnie. Tak jakby pasażerowie tego nie odczuli.
spędziliśmy się do prędkości szlakowej. 100 km na godzinę. Więc rozkładowo przemierzamy dalej. RP1 musieliśmy podać. Dobrze, panie Saigo. Ale przecinki kończę znowu 30. Coś tu się wczytuje czasem w tej maszynie nad Istenery i tak przecin. Nieładnie. Chyba jeden słup był za blisko skrajni pociągu, tak mi się wydaje. On tu jakieś zdjęcia robił. To nie może tak być. To nie może tak być. Nakowało jednej minuty? A czemu? A to dlatego tutaj jest takie ograniczenie do 30, bo tam 500 zdjęć zrobić. Czekajcie, drodzy państwo, bo mi kot się dostał do pokoju. Dobrze, drodzy państwo, już wrócimy. Ułatwiłem sprawę z kotem. Możemy kontynuować. No niestety, to są rzeczy, no... Pociągu by się nie stało, nie stało w lokomotywie. No, dlatego czasem też tryb pauzy w symulatorze się przydaje. Koleżanka, której planowali z TikToka. W listopadzie jest pod dom. Ciekawe, co chce. Prosił ją pan o godzinie 22:30. Ot. Jak się panu chciało? Dobra, kończy się w końcu do 30, czy nie? Bo to już... Ile można? Ja ciągle 30 tu jadę. Witam serdecznie, panie Kari 21, na transmisji na żywo.
Jesteśmy w Nowych Skalmierzycach, panie Kari. W Nowych Skalmierzycach. Właśnie wjeżdżamy. Jak mi się wydaje, to są Nowe Skalmierzyce. Chociaż mogę się mylić. Nie wiem, nie znam za bardzo układu torów na tej scenerii, więc ciężko mi jest stwierdzić. Na razie się staram utrzymać prędkość 30 km na godzinę. A panu chce się spać, przy okazji jeść, a takie było. EP07. Dzisiaj mam tam napisane ładnie. W tytule transmisji na żywo. Dostęp czy świeci dobrze. Nie zauważyłem. Aha, i po lewej będziemy jechać z tego co widzę. No i oczywiście 30, nie? Tak, żeby inaczej. Już normalnie tam scenerię zrobili, że cały czas się 30 zmienia. Na początku się pojechało 100, 120, a teraz 30. O co więcej, 30. Szyny tu są złe. Tak, szyny były złe, ogólnie wszystko było złe, podkłady były złe, nie? No, wszystko złe było. Dobra, jedziemy po lewym. Trzeba włączyć oświetlenie do jazdy po lewym. Jedziemy. Będzie koniec ograniczenia prędkości w końcu. Wybawienie. To jest zbawienie w raju.